Choć wszyscy są zmęczeni trapiącą nas od wielu miesięcy pandemią, to trudno przemilczeć nabierającą tempa czwartą falę zakażeń koronawirusem. Tym razem atakująca mutacja jest tak zakaźna, że nie jest dla niej przeszkodą znikoma gęstość zaludnienia na Suwalszczyźnie. 65 pacjentów chorych na COVID-19 było według stanu na środę na godzinę 11 leczonych w suwalskim szpitalu. 8 z nich ratowanych jest z wykorzystaniem respiratorów. Według informacji uzyskanej od dyrektora szpitala Adama Szałandy, tylko w ostatniej dobie na szpitalne oddziały przyjęto 11 osób. Środowy raport opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia nie napawa optymizmem. Według najnowszego zestawienia w mieście w ciągu ostatniej doby wykryto 49 nowych zakażeń, w powiecie ziemskim suwalskim 10. Zaledwie 7 dni temu, 20 października, w mieście dzienny poziom nowych zakażeń sięgał 15 osób, dając wskaźnik 2,15 na 10 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj ten sam dobowy wskaźnik, minimalnie, ale jednak, przekroczył 7 osób. W powiatach ościennych dla suwalskiego ziemskiego, sejneńskim, odnotowano aż 18 nowych zakażonych, w augustowskim 39. Stosunkowo dobra sytuacja jest w powiecie oleckim. Tam w ciągu minionej doby wykryto tylko 2 zakażenia. W powiecie gołdapskim 4. W województwie podlaskim w ciągu raportowanych 24 godzin wykryto ponad 800 nowych zakażeń. Odnotowano tu także 10 zgonów. Podlaskie utrzymuje się wciąż na 3. pozycji w kraju pod względem liczby wykrytych infekcji.